Ark z poszukiwaniem Bikoczu skupia się tak naprawdę na Hinacie i Shino, którzy to dotychczas mieli najmniej czasu ekranowego z tej drużyny, no może oprócz Kurenai. Jak sama nazwa wskazuje, genini będą starali się znaleźć owada, czy im się to uda czy nie, to już się okaże. Fajne było w tym odcinku to, jak zawstydzona Hinata przywaliła Naruto z bańki. Później także wyjaśnione nam zostało, czym jest Bikoczu i po co jest potrzebny. Również jest to filler, a Sakura tutaj twardo trenuje po to, by dorównać innym, co rzeczywiście się stanie, więc git. Także Naruto już w tym odcinku po raz pierwszy widzi nago swoją przyszłą żonę, choć nawet nie skumał, że to była Hinata. Z minusów to trochę wolny ten odcinek, trochę nic takiego się nie działo. Z rzeczy niewiadomych nic nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 6. Tutaj podobała mi się technika Shino, która przyciągała owady, które sobie przeglądał jak w albumie, żeby znaleźć Bikoczu, choć go tam nie było. Spoko też, jak przystało na drużynę ze zdolnościami wykrywającymi, każdy z ekipy, oczywiście poza Naruto, odkrył, że ktoś na nich czyha. W obydwu odcinkach również Hinata trenuje, aby pokazać, że jest lepsza i nie spoczywa na laurach. W końcu postanowiła sobie to jakiś czas temu. Techniki antagonistów są mocno OP, tak jak miód, który unieruchamia przeciwnika niczym klej, czy paraliżująca pszczoła. Z minusów to Naruto, który głównie przeszkadza i tak naprawdę zabierał czas pozostałym. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a sam odcinek oceniłem na 6,5. Mega przerażająco wyglądają te zwłoki ludzi zabitych przez robale. Niby są świeże, no ale masa owadów wokół nich, to aż czuć taki smród od nich. Bardzo podoba mi się też to, że głównie tutaj walka polega na inteligencji, podstępach, sprycie, tak jak na przykład to, że Konoszanie chcieli odbić Hinatę i wcześniej ustalili jakiś plan, ale przeciwnicy byli na to także przygotowani. Nawet podróbka Kaitena, tylko że z owadami, wygląda całkiem spoko. No i w końcu Hinata kontrolą czakry wystrzeliła coś a la wodne sembony, które pozabijały pszczoły, choć jednej się nie udało. Nie zauważyłem tutaj ani minusów, ani rzeczy niewiadomych i dałem odcinkowi 7. Finałowy odcinek to spoko Shino, który niby leży nieruchomo, nic nie mówi, dał się podejść, a tak naprawdę to wszystko planował, bo tylko taką widział opcję ucieczki z beznadziejnej sytuacji. Tak samo czterooki blondas fajnie kopie w mordę Naruto. Naprawdę super było to, jak Hinata przyszła im z pomocą i pokazała nową dla siebie technikę, która ukazała jej dotychczasowe postępy. Zresztą nawet flashbacki z jej treningu z Kibą i Shino nie bolały, bo ukazały nam, że nadal trzyma się swojego postanowienia, by być mocniejszą i się nie poddawać, co w jej przypadku było bardzo trudne i przełamywała swoje słabości. Później też mi się podobała animacja, w której ciekawie wykonywała ruchy. No i na końcu bąk Naruto, który normalnie uznałbym za minus, ale wiedząc, że to filler i że tak naprawdę ta cała historia nie może mieć przełożenia na kanon, to jest to śmieszne wytłumaczenie, dlaczego nie wykorzystali Bikoczu do znalezienia Sasuke. Minusów nie znalazłem, tak samo jak rzeczy niewiadomych. Odcinek oceniłem na 7. Średnia ocena arku to 6,6, a więc zaokrąglam do 6,5. Jest to kolejny ark, który tak naprawdę mógłby być kanoniczny i w zasadzie nie byłoby się tutaj do czego specjalnie czepiać. Co najwyżej, gdyby był oparty na mandze, pewnie byłby bardziej poważny. I tak oto Shino znów się pokazał ze swojej inteligentnej strony i w sumie w tym arku było go widać chyba więcej niż przez całą serię opartą na oryginale. Do tego ark skupiał się również na Hinacie, która bardzo się wzmocniła, ale też nie aż na tyle, żeby odbiegało to jakoś znacznie od tego, co potrafiło poprzednio. Przynajmniej ja byłem w stanie uwierzyć w ten progres. I w ten oto sposób bawiłem się lepiej i doceniałem bardziej Hinatę w fillerach niż jej męskiego odpowiednika, czyli Nergiego w kanonie. Ot taka historia. Nawet nie było tutaj jakichś rażących minusów, które mógłbym wypunktować. Co najwyżej, czepiając się maksymalnie, to Naruto był tutaj tak naprawdę najgorszy, choć miał działać jako motywator dla Hinaty, co zresztą się sprawdziło. A jeśli ty nie chcesz, żeby oblazły ci jakieś dziwne robaki, lepiej żebyś zostawił subskrypcję.